Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. I tak, zaczniemy od aukcji. Wystawiłem mojego Mustanga, Forda Mustanga Bossa 302 Horizon Edition za 8 milionów cena wywoławcza, 11 milionów wykup. Samochód można kupić za 10 milionów kredytów, także jest to sporo ogólnie i dałem sobie taką cenę wywoławczą 8 milionów kredytów. Myślę, że to jest fajna cena wywoławcza. Jeszcze nikt nie licytuje i wątpię, żeby ktoś się skusił, dlatego że no, jest to drogi wóz, tak? Jak się nikt nie skusi, to poczekam chwilę i wystawię znowu. A dzisiaj będziemy robić Nissana GT-R'a i zainstalujemy mu szeroki bodykit. O, ile mnie na niego stać w ogóle? Nawet nie wiem. Tak myślałem, żeby Nissana GT-R'ka zrobić. A, gdzie ty jesteś, Nissanie? Jest. Nissan GT-R, o, na szczęście mnie stać. Więc sprawdzimy do niego bodykit. Jestem bardzo ciekawy, jak wygląda poszerzony. Myślę, że będzie ciekawy, co? Polecane projekty? Nie, ja wybieram sobie kolory. Później będę... Taki mi się podoba. Wybieramy, pyk, 105 tysięcy kredytów, to nie jest dużo. Mój Drivatar, jak sobie wczoraj grałem i od tamtej pory, gdzieś tak od 23 aż do, no właściwie 24 godziny, przejechał 1200 wyścigów i zarobił 50 tysięcy kredytów, także połowę ceny tego GTR-ka. To bardzo przyjemna sprawa. Ok, więc tak. Musimy wyjść z tego trybu, ale najpierw sobie... patrzcie, tutaj mamy od razu opcję tego bodykitu. Cyk! I tak wygląda poszerzony. Wow, jaki spoiler. Co to za bodykit? Ja go poznaję, ja go chyba widziałem w Need for Speed 2015, wiecie? Wygląda nieźle. Jeszcze bym coś tutaj pozmieniał. Co mi się tu nie podoba? To miejsce. Nie wiem, czy będzie widoczna myszka. O, tutaj. W tym miejscu mi się za bardzo nie podoba to poszerzenie, ale okej, niech będzie. Mamy to. Nawet się statystyki troszeczkę zwiększą. Jeszcze ta sama klasa, ale już prawie wymaksowany jest samochodzik. 41 tysięcy kredytów, no bo sporo części wizualnych mogliśmy sobie tu zainstalować. Okej. Teraz tak, tablica rejestracyjna. Tutaj do każdego chyba samochodu możemy tą tablicę rejestracyjną zmienić. Co to jest? Aha, kapuje. Więc... Tutaj mamy spoiler z regulacją, ten jest bez regulacji, czyli po prostu tak, żeby wyglądał. A tu mamy już zainstalowane. Napęd oczywiście AWD, bo to jest GTR. Drzwi, czy tam w środku coś się zmieniło? Chyba nie. Pyk, a tutaj co mamy? Aha. To możemy jeszcze kratkę zainstalować. Kratę. I tak wygląda krata. Wow, ej, ten samochód wygląda świetnie, świetnie w środku. To nie jest chyba wersja 2017? Tak coś, nie spojrzałem, czy to jest ta wersja. Zainstalujemy tą konfigurację i niektóre osoby mówiły mi, ej Lucek, zrób z tego GTR-a driftowóz. No nie wiem, powiem wam, że nie wiem, no ale spróbujmy. Spróbujmy coś tutaj porobić. Nie pasuje mi ten samochód jako driftowóz, wiecie? Niby Japończyk. No ale coś mi on nie bardzo pasuje. Ustawienie karoserii, to już mamy własne ulepszenia. I wchodzimy teraz od razu w konwersję. Sprawdzimy, czy da się zrobić napęd na tył. Podejrzewam, że da się. Więc da się zrobić w GTR-ku napęd na tył. No myślę, że z napędem na 4 koła nie ma co tutaj startować. Moglibyśmy spróbować. Wtedy byśmy musieli zrobić bilans mocy. Oj, nawet nie wiem jak, chyba na 80 albo na 90 nawet procent na tył. Więc ja nie wiem, czy jest sens się w to bawić. Jest jeszcze GTR drugi, 2017 rocznik. Tak, to jest 2012, więc ten 2017 rocznik zrobimy sobie na wyścigi, a tego GTR-a zrobimy sobie na drifty. No, trochę tak głupio instalować tutaj napęd na tył, skoro mamy tak genialny wręcz napęd na 4 koła. Jeden z najgenialniejszych przełożeń napędu. Okej,
Więc mamy tutaj trochę już mocy standardowo, moglibyśmy sprawdzić już teraz, jak ten samochód się zachowuje. Zanim to zrobimy, trzeba zainstalować co? Skrzynię biegów lepszą? A może byśmy na seryjnej spróbowali i zobaczyć, jak to by nam śmigało? Czy dałby radę driftować już teraz na tej mocy? Spróbujmy, czemu nie? Pyk. Zostały zapowiedziane ostatnio nowe DLC do Forza Horizon 3, mimo że premiera jest, a premiera już była, no nie? Niedawno całkiem. Tak więc, no, jadą ostro. Ma być pod koniec tego roku już nowe DLC, prawdopodobnie nowe samochody. Wiecie co, ja nie obserwowałem Forza Horizon 2 i nie wiem, jak Microsoft wydaje tutaj te DLC. O, pokażę wam przy okazji, jakie mamy tutaj felgi. Mamy białe felgi, okej. Okay. Pokażę wam przy okazji jedną rzecz, która mi się w Forzie nie podoba. Moment, czy mam 60 fpsów włączone? Obraz, tak, 60 fpsów mam włączone. O. Czyli już będziemy mogli sobie normalnie grać. Skrzynia manualna, tak, przypomniało mi się. Nic tutaj nie będę mógł dostosować prawdopodobnie w tym samochodzie teraz, no bo nie zainstalowałem żadnej konfigurowalnej części. Ale spróbujmy podriftować na takiej mocy, na takim ustawieniu. Zobaczę tylko jedną rzecz jeszcze, czy możemy coś z amortyzatorami zrobić. Ciśnienie opon możemy zmniejszyć, więc tutaj dajmy większe ciśnienie z tyłu, z przodu niech zostanie takie, jakie jest, dajmy nawet do 3,5 bara. Pyk. Skrzynia biegów. Tutaj moglibyśmy na przyspieszenie, tylko że to nie do końca działa w driftowozie. O, tu możemy sobie porobić. Świetnie, czyli stabilizatory widzę, że są zainstalowane niestandardowe. Geometria zawieszenia. No właśnie, tutaj jeszcze kwestia dyferencjału. Musielibyśmy ustawić sobie na 100% w obu tych przypadkach. I hamulec, jeszcze bilans naprzód ustawić, żeby fajnie nam się tym driftowało. Tłumienie. Resory. Na pewno jakieś tam inne malowanie sobie na tym GTR-ku zrobię. Stabilizatory też damy sztywne. To ma być samochód na szosę, tutaj nie ma co dyskutować nawet. To nawet dajmy te 5 stopni, niech będzie. No i zapisujemy. Zobaczymy. Z dwójki ruszą. No coś tam na to. Na czwórce już go zdusiło, więc myślę, że będziemy potrzebować trochę więcej mocy. Pojedźmy sobie w jakieś miejsce takie odosobnione, gdzie będziemy mogli sobie spokojnie podriftować. W sumie po prawej stronie mamy tu lotnisko. Sprawdzimy, czy ten samochód będzie łatwo zarzucać. Popróbujemy jakieś arabskie drifty. Na prostej, żebym mógł się do niego przyzwyczaić. Okej. Okay. Jeśli chodzi o trójkę, to widzę, że arabskie drifty robi ok, tylko że arabskie drifty jest praktycznie w stanie robić każdy samochód. Swoją drogą, zobaczcie na jedną rzecz. Oj! Kurczę, musiałbym włączyć tryb zdjęcia. Jeszcze raz. Chodzi mi o to, jak te koła są pochylone. Już wam pokazuję, o co biega. Nie tak. Nie wiem, czy tu będzie widoczne to. Chyba będzie. No, zobaczcie teraz. Kurde. 5 stopni to jest jednak dużo, no nie? Tak więc mocno są te koła pochylone. Czy to wygląda fajnie w tym GTR-ku? No, to jest kwestia dyskusyjna, tak? Każdy ma inny gust. Jeśli chodzi o moc, myślę, że powinniśmy trochę ten samochód odciążyć, bo jeszcze jest taka opcja. O, coś się dzieje. Trzeba ręcznym trochę hamować.
A czuję, że za mało. Ja myślę, że mam tu za szerokie opony z tyłu, wiecie? I za mało mocy do tych opon. Albo zwężę opony. Na pewno będzie trzeba samochód też odciążyć, bo jest strasznie ociężały. No, tutaj już powinien ładnie wystartować. Coś tam śmiga, nie jest wcale tak źle. Myślę, że właśnie, szerokość tych opon, ja myślę, że one na pewno są zbyt szerokie z tyłu i jeśli je troszeczkę zwężymy, damy węższe. To będzie znacznie lepiej. Tak, tylko szerokość opon. Ja myślę, że mamy zbyt... Tak, zobaczcie. Szerokość opon przednich zmniejszmy do tych środkowych, a tylnych dajmy nawet fabryczne, co wy na to? Może fabryczne to przesada, ale dajmy te. No to zdecydowanie za ciężko mu było tym sobie działać. Od razu klasa wyżej, zobaczcie. Z S1 do S2 i o około 40 punktów więcej. I tak, tutaj możemy coś pokombinować teraz. Przyspieszenie zróbmy troszeczkę wyższe, może na 4.0. Okej. Jedynkę sobie skrócimy. Dwójka będzie teraz dłuższa. Właściwie dwójka aż tak bardzo nam nie jest potrzebna. Ja zauważyłem, że te zakręty tutaj w Forzie nie nadają się specjalnie na dwójkę. Bardziej to będzie trójka i czwórka. A teraz tutaj mamy pochylenie już zrobione. Stabilizatory, resory, tłumienie. Aerodynamika tu nie możemy nic. No i teraz siła hamowania. Bilans dajmy w 90% naprzód i dyferencjał całkowicie zablokujemy. Cyk. No i mamy gotowy samochód. Teoretycznie. Zobaczymy, jak się będzie spisywał. No, samochód zdecydowanie jest bardziej responsywny. Mimo, że nie instalowaliśmy żadnych części polepszających moc, tak? Zwiększających moc jego. No ale wiecie, waga. Bardzo dużo daje waga. Szkoda, wiecie czego mi jeszcze brakuje w Forzie? Że nie mamy możliwości modyfikowania kąta skrętu. Cool, wiecie? To jest bardzo potrzebne podczas tuningowania samochodu do driftu. Zbyt dużych, długich biegów też nie ma co robić. Wiecie czemu? Dlatego, że samochód może się po prostu zdusić, jak ma mało mocy. W przypadku tego GTR-a, no mocy nie mamy aż tak bardzo dużo, dlatego trzeba tutaj troszeczkę uważać z tym tuningiem. Ale jest bardzo samochód responsywny, czuję, że mam nad nim kontrolę, jest naprawdę w porządku. No, powiem wam, że trudny jest do przesterowania, to znaczy trudny, no wszystko można przesterować, ale zdecydowanie większą kontrolę mam nad nim, wiecie? Chciałbym tak na chwilę wyłączyć ten ruch uliczny, żeby sobie lepiej potrenować to driftowanie. No i przesterowałem. Pierwsze przesterowanie. Dopiero teraz. Ach, nie dociągnąłem tego drifta ładnie. Kurczę, szkoda. Bo bym mógł wyjść fajnie. A, to gnój. No i dobrze, wszystko mam wymaksowane już. 33 tysiące dolarów, nie dolarów, tylko kredytów będzie to kosztować.
dwie turbosprężarki, cyk, wszystko zainstalowane, kupujemy, zainstalujemy to wszystko, pyk. No i sprawdzimy, jak na maksymalnym tuningu będzie się spisywał ten GTR podczas driftu. Pojedziemy sobie w jakieś inne miejsce, żeby sobie polatać bokiem, zjedziemy na autostradę. No, myślę, że pojedziemy w takie fajne miejsce, gdzie ja sobie trenuję często drifty. A, miałem wam pokazać jedną rzecz, co mi się nie podoba w Forzie Horizon 3. Patrzcie na animację felg. Nie? One tak przechodzą od razu w takie rotacyjne. Tutaj jeszcze tego nie widać, bo te felgi są chromowane. Najgorzej jest widać w takich białych felgach, to znaczy one nagle zamieniają się w takie... Nie ma płynnego przejścia między tymi obrotami. Nagle się zamieniają w takie... O, zobaczcie, ten moment taki, cyk, nie? Widzicie, o co chodzi? Najgorzej to widać na białych felgach, a najlepiej na czarnych, tak? Bo na czarnych to one zawsze są czarne, ale z jakichś powodów te felgi nagle robią się takie ciemniejsze, tak głupio wygląda. No ale dobra, zrobiliśmy driftowóz, to jest najważniejsze, żeby ładnie latał. Nawet na szóstce teraz możemy mieć kapcia, więc możemy naprawdę długie autostradowe łuki chyba robić tym samochodem. Dobra, próbujemy tutaj jakiś zakręt zrobić. Poszło ładnie na czwórce, widzieliście? Ach, kurde. Tu nie poszło ładnie. No na czwórce udało się zakręt ładnie zrobić z fajnym kątem i ładną linią. A co będzie tu? Tutaj takie bardziej ciasne zakręty. Także spróbujemy je obalić na trójce. Okej. Okay. Za dużo mocy. Powinienem szersze opony dać do tyłu. No. Nie można za dużo gazu dodać, bo mam wrażenie, że przesteruję. O, właśnie. Responsywność jest bardzo dobra. Samochód jest zwrotny. Myślę, że rozwiązaniem będą tu szersze opony, ale zaraz zobaczymy jeszcze. Znaczy nie jest źle, tylko no na trójce już jak tak mocno dupę rzuca, to ciężko to poskromić, wiecie? W tym problem. No zobaczcie, ja tylko lekko nacisnę gaz nawet na trójce i on zaraz tutaj z samochodem robi inne rzeczy. Z drugiej strony, jeśli dam tu szersze opony, to problem będzie taki, że samochód będzie bardzo szybko się rozpędzał. Będzie pchało go do przodu. A nam zależy na tym, żeby robił ładne też ślizgi, no nie? Z drugiej strony zyskamy kontrol. Jest bardzo fajnie. Okej, udało się ładnie zrobić. Tutaj trochę mniej. Tu powinienem na czwórce zrobić ten łuk. No to, no, chociaż nie wiem, czwórka by była chyba za dużo. Spróbujmy tutaj. Ja tu praktycznie na luzie jadę. Wiecie? Do skitu. Wow. No. Także nie wiem, czy szersze opony. Spróbujemy trochę negatyw jeszcze zrobić z tyłu. Może nam coś to da. Ustawienie, tył. Dajmy jeden stopień nawet. Wyjazd dziadu, ty. Dobra. Pojedziemy prosto, w razie czego to się wrócimy.
No, tu za dużo prędkości. Powinienem na dwójce to próbować brać. No, myślę, że szersze opony to będzie rozwiązanie naszego problemu aktualnie. Bardzo ciężko wprowadzić ten samochód w taką ładną linię. Wow, przynajmniej dla mnie, może jakiś lepszy drifter by sobie z tym lepiej poradził. Ale trochę wiem, co mówię, bo już pograłem troszeczkę, trochę tych samochodów tutaj podostosowywałem i ta dziadzina, jedź stąd, ja tutaj driftuję. O, i tu właśnie czwórę trzeba wbić. Tu znowu truje. Oj, ten dziad mi się tu wpierdzielił. Abym ładnie poleciał te zakręty, coś tak czuję. Widzę, że tu podczas driftu nawet można zmieniać biegi na wyższy i absolutnie nic się złego z samochodem nie dzieje, co znaczy, że jest stabilny. Nawet podczas driftu biegi, no coś nieprawdopodobnego. Teraz spróbujemy... O, żeż mordę. Pierdzielony LFA! W dupę cięty, no. Już tak ładnie leciałem. Pieprzony sukinkot. Ja, już mi popsuł cały flow, a już tak się skupiłem, już tak ładnie chciałem to dopijeć i tak... Żeby był ten driftik piękniutki. A tu co? Taka kupa zbita. No i następne ściganty, cholerne. No nie mogłem, nie miałem jak wyprzedzić tej bęki, znaczy wyprzedzić, ominąć. Może bym spróbował jeszcze. Piszcie, co myślicie o tym GTR-ku. No ja jeszcze go muszę dostosować. Na pewno myślę, że szersze opony dam z tyłu, żeby jakoś sobie lepiej radził, ale ogólnie drifty nim są spoko teraz na tym etapie. I... myślę, że wrzucę ten konfig też, żebyście sobie przetestowali. Wszystkie moje konfiguracje, malowania czy cokolwiek będę miał oznaczone po prostu mów po ludzku. Będziecie widzieć, że tam jestem stworzycielem tych rzeczy. Mój nick tutaj na Xboxie, na Xboxie, na Xbox Live po prostu to jest mów po ludzku V12. Także będziecie widzieli, które rzeczy są stworzone przeze mnie. No i przesterowane, ale nie, prawie, kurczę. Myślałem, że na bank przesteruję, a jednak jakoś się ładnie złapał. Powiem wam, że naprawdę jest samochodzik bardzo responsywny i w momentach, kiedy już na 90% myślę, że przesteruję i jeszcze odzyskuję panowanie, to jest naprawdę super sprawa w tym tuningu. I ogólnie w tym aucie. Chociaż to jest GTR. Napęd na tył, no. Kto to widział? Ale z drugiej strony jest to gra, w której możemy robić, co nam się tylko podoba. Widzieliście, jakie samochody mam tutaj możliwe do zainstalowania bodykitów. Także jeśli chcecie jakiś z tych, żebym sprawdził, dajcie znać też w komentarzach. No i co? I dziękuję wam, że byliście teraz ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.